Gośćmi Audioteki są dzisiaj Szczepan Twardoch i Maciej Sztur. Dzień dobry. Dzień dobry. Cała Polska czeka na najnowszą powieść Szczepana Twardocha. Królestwo już za moment w premierze. Czy to jest taki moment, w którym rosną w tobie jakieś oczekiwania co do losu twojej powieści, jej odbioru przez czytelników? Przede wszystkim uściślimy sobie, co to znaczy cała Polska. To cała Polska, która czyta książki, a to jest taka malutka Polska. Bardzo niewielka, taka Polska, która by się zmieściła w jednym mieście powiatowym. Więc, no, więc jeśli ta Polska czytająca książki czeka, to super, prawda? To mnie bardzo cieszy. Natomiast tak, oczywiście jak zawsze przed premierą każdej książki jestem pełen obaw. Pełen obaw co do losu książki, bo ciągle po ilu, nie wiem, 10 latach tego, co się określa po angielsku jako full-time writer, czyli taki, powiedzmy, zawodowy pisarz już, prawda, nie piszący po godzinach, ciągle nie mam takiej rutyny i ciągle mam... Tremę, tak? Tak. Tremę, znaczy może to nie jest dobre słowo, bo to jest jednak inny rodzaj tremy niż taka trema przed wystąpieniem publicznym, prawda? Natomiast ekscytacja, jakiegoś właśnie jeszcze. Nie, bo to ekscytacja to jest coś przyjemnego, a to nie jest przyjemne. Chyba obawa jest, obawa jest najlepszym określeniem, bo ja nie mam takiego wewnętrznego przekonania o tym, że to jest napisane właśnie tak, jak być powinno. Mam, zawsze żyję w poczuciu, że mogłem to zrobić lepiej, inaczej, a może lepiej było tego wcale nie robić? Może nawet trzeba, tak? Tak, może trzeba było napisać coś zupełnie innego i że dlaczego akurat to, więc tak, pełen obaw i niepokoju jestem. Dajesz już nam coś takiego, jak możliwość pobycia z bohaterami tej powieści, powieści Król, nie rozstawania się z nimi, po tym zwłaszcza jak Maciek Sztur rozkochał w nas wszystkich, w postaciach, które stworzyłeś. Maćku, czy dla ciebie Królestwo jest nową odsłoną współpracy ze Szczepanem Twardochem? To już zaczyna być lekko nieprzyzwoite, bo sporą część dorobku Szczepana miałem ogromny zaszczyt przeczytać. Niestety nie władam językiem śląskim i z tegoż to powodu kolega Darek Chojnacki musiał mnie wyręczyć przy drachu, którego bym nie udźwignął. I tutaj małe ostrze zazdrości, chociaż akurat dobrze, że na Chojnackiego padło, który jest moim przyjacielem i wybitnym aktorem przede wszystkim. Ale przede wszystkim już samo tłumaczenie na język śląski to jest fenomenalny moment w życiu kulturalnego świata w Polsce, że doczekaliśmy w ogóle takiego spotkania. Pozbyłeś się już tej zazdrości? Trochę się pozbyłem, no ale tylko dlatego, że miałem ogromną przyjemność czytać i Morfinę, i Królestwo, i opowiadanie, no i teraz właśnie kontynuacja tych losów bohaterów, czy też ich bliskich w Królestwie, kontynuacja Króla. Więc świat, który znamy, ale też dla mnie jako wykonawcy tutaj troszeczkę inne zadanie, bo dużo mniej dialogów pisarz upisał. No więc też może troszeczkę mniej fajerwerków będzie, postaciowania, przed którym nie potrafię się powstrzymać, mimo takiej zasady, która jest w świecie aktorskim, że właściwie szlachetniejsze czytanie jest wtedy, kiedy się temu autorowi nie przeszkadza i nie narzuca się ze wszystkich sił swojego talentu, no ale jak widzę kreseczkę dialogu, to zawsze zastanawiam się, kto to mówi i jakim bym mógł mówić głosem, a ponieważ takie małpiarskie, zawsze miałem parodystyczne skłonności, no więc nie umiem się powstrzymać mimo wielu prób, żeby temu bohaterowi nie nadać jednak jakiegoś troszkę innego głosu niż ten, który ma narrator czy główny bohater. Szczepanie, wybacz, że teraz będę komplementować Maćka Sztura w sposób wylewny bardzo. Bardzo proszę to robić. Mówisz o parodystycznym talencie. Ja jestem na świeżo po wysłuchaniu Króla i chcę ci powiedzieć, że przez moment nawet nie myślałam o jakimś talencie parodystycznym, kabaretowym. No, mówię to troszeczkę w cudzysłowie, natomiast trochę jest to z tym związane, no bo ja to jeszcze osobiście wiążę bardzo z muzyką i słuchem muzycznym i że coś się potrafi powtórzyć po kimś. Ja na przykład, mimo że się parałem kabaretem i parodią, przez te wszystkie lata nie,
nie zrozumiałem tak do końca mechanizmu, dlaczego parodia śmieszy w ogóle. Dlaczego coś, jeżeli powiemy jakimś głosem, który... Dlaczego to jest śmieszne dla ludzi? No, to jest bardzo ciekawe. No ale oczywiście nie zawsze musimy się wydurniać, wygłupiać. Tę samą smykałkę, bo takiego słowa bym najchętniej użył, można użyć też w trochę poważniejszych rzeczach, jak chociażby w audiobooku właśnie. Czy w językach obcych. Ja na przykład język włoski opanowałem jako dziecko i ja nie mam dużego zasobu słów i z gramatyką też raczej elementarny poziom. Passato remoto nigdy nie wiem, kiedy użyć. Natomiast wymowę rzeczywiście mam taką, że dopiero przy drugim daniu kelner orientuje się, że nie jestem Włochem. Ale muszę też powiedzieć, że mając pewną smykałkę językową do przeróżnych języków świata, w których nawet zdarzało mi się grać, jak chociażby po słowacku, czesku czy rosyjsku, czy autor tutaj obecny zastawił w Królu na mnie pułapkę w postaci jidysz. Ale muszę powiedzieć, że jeszcze raz wracając do języka śląskiego, że kryje się w nim taka tajemnica, że nawet te moje smykałki niestety się chowają i nie jestem, tak są te samogłoski tam pochylone w przedziwny sposób, że nie daje wszystkie moje temu. Próby zmierzenia nie daje wiary się temu, co mówisz, po Godoniem, tym, jak słyszę, gdy wypowiadasz się w audiobooku w języku jidysz. To jest sugestywne. Mnie każe myśleć o twoich warunkach, możliwościach jako aktora. Jesteś w tej powieści każdym i możesz sobie siebie obsadzić, dając właśnie te aktorskie talenty postaciom, które odtwarzasz, które mówią twoim głosem. I nie ma znaczenia właściwie, do jakich ról Maciej Sztur jest stworzony. Jest w tym wszystkim jakaś ogromna wolność, mimo służeniu tekstowi. Właściwie wszystko jest zapisane, trzeba to odczytać, ale to rzeczywiście wyobrażanie sobie tych ludzi, charakterów i co można w tym głosie, w rytmie, w barwie zawrzeć i ten świat pobudzić właśnie do istnienia w tej warstwie dźwiękowej, no jest bardzo tajemniczy i rajcujący jakoś. No i teraz pojawia się potrzeba zapytania o reżysera tego czytania audiobooka. Jak to się odbywa? Czy ty dajesz prawo do... Poza mną. Poza tobą poza i mną. Dajesz prawo do zrobienia takiemu Maćkowi z twoją powieścią, z twoją prozą, wszystkiego dosłownie? Czy chciałbyś mieć na to wpływ? Jak on brzmi? Jak brzmią twoi bohaterowie? Zupełnie nie, bo to... Ja staram się trzymać mojego obszaru kompetencji, prawda? Więc... Gdybym ja zaczął tłumaczyć wybitnemu aktorowi, jak ma czytać książkę, to byłoby dokładnie tak samo, jakby Maciek zaczął mi tłumaczyć, jak ja mam coś tam ze swojego napisać. No nie, więc ja się absolutnie w to nie wtrącam, to nie mam w tym żadnego udziału. Zresztą trzymam się raczej tej zasady. Tak samo się nie wtrącam w adaptacje teatralne moich książek, tego, co reżyser czy dramaturg zrobią z moją książką, to się dowiaduję na premierze, jeśli akurat pójdę na premierę, a zwykle staram się na premierę nie iść, bo tylko pójść sobie parę spektakli później. Domyślam się, że to są trudne spotkania różnych światów artystycznych dla autora. Ja mam wyjątkowe szczęście do tego, jak do tej pory przynajmniej, bo wszystkie trzy adaptacje, które widziałem, wydały mi się bardzo udane. Kiedy pisarz w zaciszu swojego pokoju tworzy literaturę, to tworzy to w ciszy, tak sobie to wyobrażam. Nie, ja słucham muzyki zawsze pisząc. A to, co brzmi bardzo głośno w twojej głowie, gdy piszesz? Jednego kawałka, zapętlonego przez 12 godzin na przykład. Prowokujesz mnie teraz? Nie, to jest prawda? A co to jest za kawałek? Nie, bardzo różne, jakieś musi mi się coś zgrać, bo to jest muzyka, która mi wycisza, wycisza nie tylko otoczenie, ale też mózg mi wycisza. Więc to musi być coś rytmicznego, coś bardzo głośnego. Nie wiem, to może ma to jakiś wpływ na fale mózgowe, ale coś mi tam wypłaszcza tak, że mi się wtedy dobrze pisze. Ale w jakim gatunku, jeśli można spytać? Jakieś techno albo... No różne rzeczy, tak. Czasem techno, czasem jakieś takie alternatywy w stylu Słońców, ale coś musi być bardzo hałaśliwe, rytmiczne i takie... pozornie niesprzyjające skupieniu. A
Ale to jest bardzo ciekawa informacja z kuchni pisarza. Natomiast mnie interesuje, jak brzmi twoja proza w twojej głowie. Czy ona jest, startuje z ciszy i potem, gdy jest przepracowana na audiobook, zyskuje to brzmienie? I dla ciebie to jest jakiś rodzaj ryzyka, że te słowa będą miały dźwięk. Tak i nie, bo rzeczywiście czasem pisząc dialogi jest to ryzyko, że dobry dialog napisany nie musi być dobrym dialogiem przeczytanym może jeszcze, ale nie musi być dobrym dialogiem do zagrania dla aktorów, prawda? Te dialogi się rządzą trochę innymi prawami, dialog literacki, a dialog powiedzmy tam w kinie czy w telewizji. Więc takie ryzyko zawsze jest, natomiast ja też pisząc nie tylko patrzę, ale też staram się słuchać zdań. Szukam jakiejś muzyczności w języku, szukam jakiejś... A język polski do tego jest bardzo zdatny przez swoją swobodną składnię. Mhm. Prawda? Przez to, że mogę sobie przestawiać szyk zdania, jak mi się podoba, bawiąc się przez to jakimiś nie tylko odcieniami znaczeniowymi, ale też właśnie rytmem zdania, brzmieniem zdania. Tak też zwykle pracuję na dialogach. No muszę powiedzieć, że autor tutaj zastawił na czytającego w Królestwie no nie pułapki i był niezwykle wymagający, ponieważ zdania w Królestwie wydają się nie kończyć i niestety autor taka... przyoszczędził na kropkach, raczej idąc w stronę przecinków. Czy to oznacza, że musisz mieć jakąś nadzwyczajną pojemność z niemieckiej literatury po prostu? Płuc nie tyle, tylko techniką nagrywania audiobooków jest to, że jak się człowiek rypnie, to trzeba powtórzyć co najmniej od kropki albo od akapitu. No więc tutaj, jak się myliłem w przedostatnim słowie... Staram się żyć w przekonaniu, że jest to cecha mojego stylu, a nie jakiś potworny manieryzm, ale w momencie, jak Maciek o tym mówi, to tracę tą pewność, mówiąc szczerze. No. Moi przyjaciele po piórze nazywają takie rzeczy twardochizmami. I zwykle czytając moje książki proszą mnie, żebym ich raczej jednak unikał. Więc... A co ty na to wtedy? Czujesz się rozumny? Ja zawsze słucham mądrych ludzi. Ty zdaje się jesteś detektywem, jeśli chodzi o język i masz taką miłością do historii warunkowaną, dbałość o język. No nie, no ja staram się, żeby język brzmiał rzeczywiście tak, jak mógłby brzmieć w zakresie świata przedstawionego, prawda, więc... Zbierasz dowody jakieś? Nie, wystarczy po prostu sięgnąć do języka z przeszłości, żeby złapać jakoś jego melodię. Tak? Polszczyzna, nie wiem, powiedzmy polszczyzna z lat 30., polszczyzna z króla, ona... różniła się od polszczyzny, której używamy dziś, ale to są różnice w detalu i to są różnice, które można łatwo stylistycznie zasymulować, prawda? No zupełnie inną pracę musiałem sobie wykonać tam już dawno temu, 8 lat temu, jak próbowałem pisać dialogi polszczyzną XIV-wieczną, bo to była jak nauka nowego języka w ogóle, z inną gramatyką, z inną fleksją, z wszystkim i tak dalej. No ale to wtedy mnie to akurat bawiło, teraz to mi się chyba nie chciało. Natomiast żeby odtworzyć tą polszczyznę z lat 30., to sięgam do prasy z tamtej epoki, do powieści z epoki i o epoce, ale to ważne, że z epoki i o epoce, a nie do powieści historycznych. Co nie zawsze musi być przyjemną przygodą. Nie zawsze, ale często jest. No. Tylko z tego powodu, że kiedyś potrzebowałem, to do książek sięgnąłem, na przykład do Andrzeja Struga i to świetna literatura jest. Nie spodziewałem się, że może być to tak ciekawe i w moim guście poza tym. Oczywiście trudno zmierzyć uczucia do Warszawy na Strojga. Gdy siedzimy przy tym stole w Warszawie, na Mokotowie, trudno oszacować, jakie mamy naleciałości warszawianisty w swoich duszach. Ale przyznam szczerze, że dla mnie Król jest również opowieścią o mieście, ale jak zagrać te kwestie miejskie, kiedy jesteś kobietami w powieści, kiedy jesteś, brzmisz jak Rywka, albo jak Anna, albo jak Emilia, to wiadomo, że Maciej Sztur zagra każdą postać na swoich prawach. Z kobietami są pewne problemy, chociaż niektóre
Nie kokietuj, Maćku, najbardziej, bardzo dobrze. Najbardziej to lubię takie starsze, zachrypiałe panie, bo to mi... Czy masz na myśli prostytutkę z Woli? Może... Moją ulubioną postać kobiecą w Królu? Tak, 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 tak. To mi jakoś... Najgorzej jest z młodymi dziewczętami, no bo tutaj jakby moje możliwości foniatryczne są znikome. No ale co robi Maciej Sztur, gdy padają takie adresy jak Kobielska albo Glinianki pod Warszawą? Czy się rozmarzasz, ty jako być może patriota lokalny albo ktoś... No, przede wszystkim to bardzo działa na wyobraźnię. To już miałem bardzo dojmujące takie poczucie w Morfinie, od której zacząłem przygodę jako czytelnik w ogóle i którą, proszę zatkać uszy, uważam za no, najlepszą powieść polską XXI wieku. Nie słyszałem tego. I tam to było, no rzeczywiście ja jako nowy warszawiak rzeczywiście też te adresy znałem. W domu z czekolady, w którym mieszkają bohaterowie, mieszkali przez długi czas moi przyjaciele najbliżsi i wiele tam herbaty wypiliśmy. To jest naprawdę doznanie metafizyczne, jak jadąc na nagranie, jadę przez Kercelak na przykład, albo widzę dworek u zbiegu Domaniewskiej i Puławskiej i sobie myślę, że to może to tutaj mieszkał Kłum Kaplica, a potem Jakub Szapiron, a potem gruby jegomość z wąsami. Jest to magiczne chodzić po tej Warszawie, która jednak jest już zupełnie innym miastem, z innym trochę rozkładem ulic, których czasami są fragmenty, czasami nie ma w ogóle, a czasami są takie same. Oczywiście Warszawa Północna, ja sam obecnie od 3 lat jestem, mieszkam na Żoliborzu, więc też tam bohater Królestwa i Króla melduje się do poboru, dosłownie 200 metrów od mojego domu, więc to wszystko tak człowiek, no niesamowicie to działa na wyobraźnię i tak trudno to mi ująć w tej chwili w słowa, bo to są takie czyste uczucia, to jest poza nawet intelektualnym rozbiorem, tylko kurczę, to po tej ziemi chodzimy, na której się działo wiele rzeczy. I to jest chyba to know-how, które nam zdradzasz, co musi aktor w sobie mieć, aby to miasto brzmiało tak, jak brzmi w audiobooku. No tak, no, dlatego pan Chojnacki przeczytał Dracha, a nie ja. A jeśli chodzi o Warszawę i o te moje podejrzenia warszawianistyczne, na ile w tobie jest taki historyk, który podąża ścieżkami miejskimi, tu warszawskimi? W sensie, czy wybieram się na wycieczki? Tak, tak, czy szukasz tam jakichś takich inspiracji do swojego pisania? Nie. Książka, szukam inspiracji do pisania. Zwłaszcza kiedy piszę o Warszawie, której już nie ma, prawda? No to czego się można dowiedzieć o świecie dzielnicy północnej, wybierając się dzisiaj na Muranów? No niczego przecież, prawda? No do sądu można pójść i można zobaczyć, jak się tam przechodziło z getta na ryjską stronę przez ten gmach sądów, bo on akurat ocalał. Ale poza tym, no to jest miasto, które nawet fizycznie przestało istnieć. Nie przestało istnieć tylko dlatego, że nie ma już jego mieszkańców ani ich potomków, ale fizycznie przestało istnieć, więc sięgam do literatury przede wszystkim. O tej utracie pewnego świata jest również Król i to poczucie straty, o którym wiemy, żyjąc w Polsce, żyjąc w tej części Europy, czytając twoją książkę, możemy to przeżyć raz jeszcze. Rozumiem, że ty to możesz opisać raz jeszcze, możesz to dać czytelnikowi, ale co może zrobić aktor czytający te kwestie głosem, abyśmy my to odczuli jeszcze mocniej? I na ile obraża cię to, co teraz mówię? Czy wykonanie ostatniego fragmentu Króla przez Maćka Sztura jest wzmocnieniem twojej opowieści, właśnie przez brzmienie, przez to uczucie, z jakim to czytasz. Bardzo ci dziękuję w ogóle za ten finał Króla. I to robi wrażenie, myślę, jeszcze mocniejsze, gdy jest twoje słowo opatrzone, wzbogacone głosem Maćka. Znaczy, ja się mogę tylko zgodzić z tym, że to jest zawsze jakaś wartość dodana, prawda? To jest zawsze jakaś interpretacja również. I jego uczucie też, prawda? No tak, tak. Tu jest dodany pewien poziom, prawda? Jeszcze, który już nie jest mojego autorstwa, ale jest
twórczością. Aktor czytając tworzy coś, prawda? Śmiała teza, ale miła. No, ta... Znam takie, tak, znam to przysłowie o aktorach, ale którego nie będziemy tutaj powtarzać, jednakże tak mi się wydaje, szczególnie przy takiej pracy, przy czytaniu książki, w której aktor jest wszystkimi postaciami, każdą postacią, jest trochę również swoim własnym reżyserem, prawda, bo sam dla siebie układa te role i tak dalej, no to jest w tym bardzo dużo twórczego elementu i ja to lubię po prostu. Ja to lubię, no, w grę wchodzą też jakieś emocje aktora. Tak, tak? No, jest jakieś nowe życie mojej książki, inne życie mojej książki, prawda? Na chwilę odejdę od tematu, który poruszamy, od literatury Szczepana, ale jakiś czas temu nagrywałem Małego Księcia i tak w ogóle, szczerze mówiąc, nie czytałem tej książki od kilkunastu czy nawet więcej lat. A ponieważ urodził mi się syn, jakiś czas po prostu ja nie mogłem tej książki doczytać, bo płakałem po prostu, bo nie chciałem, w ogóle nie pamiętałem, że to się tak jakoś mało wesoło kończy i mieliśmy duży problem z dobrnięciem do końca, bo po prostu mi się łamał głos i spore fragmenty jednak zdecydowaliśmy się umieścić w tej ścieżce dźwiękowej, mimo że jakby wyszedłem w ogóle z roli tak naprawdę i się wzruszałem jako czytelnik i człowiek. Ale to się przekładało gdzieś na ten głos, no nie wiem jak to działa na czytelnika, ale rzeczywiście no, inne rejestry się pobudza w tym czytelniku, który to słyszy też i słyszy emocje aktora. Maciej Sztur jako reżyser, na ile jest w stanie sprowokować w sobie takie uczucia, które przełożą się też na odbiór słuchacza, czytelnika? Trudne pytanie, bo tak naprawdę nie chciałbym jakoś też za bardzo manipulować i na przykład dość moralnie podejrzane mi by się wydawało, żeby się udawać, że się wzruszyłem, żeby słuchacz pomyślał, że się aktor wzruszył. Byłoby to draństwem, Maćku. To by było trochę ten. Jak się zdarzy, no to być może można to potraktować jako wartość dodatnią, ale tak naprawdę no oczywiście jest też oprócz emocji i zabawy, jest też cała sfera techniki. No nie wiem na ile to jest dla Państwa ciekawe, no ale na przykład ja jestem człowiekiem niepalącym, ale podczas nagrywania audiobooków palę papierosy, ponieważ wtedy te doły, których zazwyczaj średnio nimi dysponuję, bo mam raczej wysoki głos, ale po papierosku jest trochę głębiej i można... W niektórych fragmentach mój ojciec chrzestny Jan Nowicki powiedział, żebym pracował nad dołami, bo mam za wysoki głos, jak mnie usłyszał pierwszy raz w filmie 20 lat temu. No i rzeczywiście można to wyćwiczyć troszeczkę, pomagając sobie nawet niezdrowymi środkami. Czy w Królestwie będziemy mieć sporo momentów wzruszeń, sporo momentów zabawy też dzięki twojemu aktorstwu? Czy jest to spotkanie z wyśmienitą literaturą, zaprezentowaną w sposób mistrzowski przez aktora? Co nas czeka w Królestwie? No przede wszystkim wspomnimy o moich wspaniałych koleżankach, które razem ze mną będą nagrywać, czyli przede wszystkim Agnieszka Grochowska, która czyta połowę książki. Także tym razem się musiałem podzielić tym splendorem. Tak jak wspomniałem, książka ma mniej dialogów, więc jest to moje czytanie również troszeczkę bardziej stonowane. No i też ta książka jest rozrywkowa na sposób Szczepana Twardocha. No, boki zrywać to będą oprawcy z bohaterów, a niekoniecznie czytelnicy i słuchacze. Natomiast jest kilka momentów, które jednak gdzieś tam się przebiły ponad wstrząsające wydarzenia narracyjne. Moim osobistym faworytem jest, kiedy żona Jakuba Szapiry go opiernicza bez przerwy. To tu sobie leciutko pozwoliłem pofolgować. Czekamy na ten moment premiery w Audiotece. Mam nadzieję, że serial, który powstanie wkrótce, a wiem to od ciebie, dzisiaj zdradziłeś mi tego newsa, będzie równie fantastycznym wyzwaniem dla twórców, jakim wyzwaniem było stworzenie audiobooka lub audiobooków w Audiotece. Tego ci życzę jako autorowi powieści. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję panom, dziękujemy. Wam za spotkanie i za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dzięki.